W Galerii Książki w Oświęcimiu odbyło się spotkanie z Klaudią Tasz, autorką książki Przeżyłem, więc wiem. Nieznane kulisy wypraw wysokogórskich. Przypadek sprawił, właściwie kontuzja sprawiła, że Klaudia, która na co dzień żyje w górach, jest zawodniczką ski alpinizmu, musiała mieć więcej czasu wolnego, musiała odpoczywać, musiała leczyć kontuzjowane kolana. Napisała książkę, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Udało się ją zaprosić do Oświęcimia, tak jak mówiłem już na spotkaniu. Nie jest to łatwe, ona zwykle zapraszana mówi, przyjedź w Tatry. I w Tatry wszystkich zapraszamy, ale fajnie, że udało się tutaj w bibliotece takie spotkanie zorganizować. Podczas spotkania, na które przyszło wielu miłośników gór, zostały zaprezentowane najpiękniejsze archiwalne slajdy wybitnego himalaisty Ryszarda Szafirskiego z najważniejszych wypraw w Góry Wysokie. I to one są. Panowie, jak wsiedli w niej w Warszawie, pojechali po prostu do Pakistanu. Dzisiaj abstrakcja, bo to jest po prostu niekończąca się podróż. Czasem drogi asfaltowe, ale upał potworny, a czasem dosłownie pustynią. Przez wielką pustynię panowie jechali w ten sposób, że mieli nogi wsadzone do miski z wodą, bo nie było klimatyzacji w samochodzie. Także w dzień temperatura przekraczała znacznie 50 stopni Celsjusza. Mokre ciuchy na głowę, żeby się nie przegrzać i głównie nocą tą pustynię pokonywali. Także ten moment, kiedy w takim źródle artyzyjskim, naturalnie pod ciśnieniem woda wypływa cały czas na wierzch, ostatnia kąpiel, no to była rzecz, którą potem wspominali długo i rzewnie. Później już nie było tak wesoło. Przybyłem na spotkanie słuchaczom, Klaudia Tasz wyświetliła również fragment nieznanego, kolorowego filmu z pierwszej powojennej wyprawy w Karakorum. Nieco wyżej teren, jak mówią alpiniści, stawia się i nachylenie dochodzi do 55 stopni. 30-kilogramowe ładunki wyrywają ze ściany. Dlatego oprócz zwykłej asekuracji trzeba stosować liny poręczowe. Umocowane wcześniej w czasie wspinaczki bez ładunków ułatwiają transport bagażu i podnoszą bezpieczeństwo marszu. Nad całą drogą wisi groźba lawin z sąsiednich stoków. Spojrzenie na przebytą drogę, 43-kilometrowy jęzor czoporulgny i przed siebie, ostatni kilometr grani północnego szczytu. Polskie radiotelefony Glinki spisywały się świetnie. W trudnych, wysokogórskich warunkach umożliwiały doskonałą łączność w promieniu 30 km. Codziennie kapitan Inkias przekazywał prognozę pogody nadawaną przez radio Rawalpindi Specially for Polish Expedition. Komunikaty jeszcze były pomyślne. Fragmenty książki Przeżyłem, więc wiem, nieznane kulisy wypraw wysokogórskich zacytował Bartosz Bartyzel. Wchodząc do schroniska wyglądaliśmy jak 7 nieszczęść. Dodatkowo druciarz, który był ekscentrykiem i abnegatem, dysponował niewybrednym strojem. Miał m.in. za luźne skarpetki i aby utrzymać je na miejscu, zawiązał na ściągaczach, a raczej w miejscu po nich, supełki, do których przywiązał sznurek. Ten z kolei zamocował sobie w pasie, mówiąc krótko, miał skarpetki na pasku. W ciasnej, zatłoczonej i niemiłosiernie dusznej salce tyrinki druciarz zaczął ze stoickim spokojem wyciągać zawartość swojej herloski. Pognieciony herbatniki, które tak wciągnęły wodę, że stanowiły kleistą masę o bliżej nieokreślonym kolorze. Otwarte puszki z sardynkami, brudne skarpety przesiąknięte olejem z tychże sardynek, czosnek, zgniecione marchewki, otwarty dżem o dziwnej konsystencji i inne fanty. Ludzie zaczęli się odsuwać. Wtedy druciarz dobrze słyszalną polszczyzną wygłosił mądrość życiową. Wy głupcy, nie wiecie na czym życie polega. Nie ma przyjemności bez wilgoci. Niezależnie od tego, czy zgadzaliśmy się z filozofią druciarza, czy nie, zyskaliśmy sporo wolnego miejsca. Niewykluczone zresztą, że to przedstawienie było świadomym, szczwanym manewrem zaplanowanym przez druciarza. Znając jego inteligencję, było to jak najbardziej możliwe. Dlaczego pan tutaj dzisiaj przyszedł? Jestem zainteresowany Himalajami, szczególnie tak jak wszystkimi górami. Miałem okazję wielokrotnie być w górach, w tym 4-krotnie w Himalajach i zawsze bardzo chętnie słucham opowieści z tych wyższych partii, do których nigdy osobiście nie miałem. Być może nie będę miał okazji zajrzeć. Spotkanie mi się bardzo podobało, było bardzo ciekawe. Pani bardzo interesująco opowiadała. No, bardzo tematyka interesująca. Chciałaby Pani wziąć udział w jakiejś wyprawie na przykład?
Znaczy, ja już mam pewne doświadczenie w pochodzeniu po górach, byłam w Himalajach. Na razie mam w planie 6-tysięczniki, może w dalszej perspektywie 7, ale będąc w Himalajach i widząc 8-tysięczniki, miałam takie poczucie i wrażenie, że wiem, o co chodzi w tym wszystkim i takie poczucie zrozumienia tych ludzi, którzy idą w te 8 tysięcy, wchodzą w te góry i tam nawet niektórzy giną po drodze, więc tak to tam jak już się jest blisko, to się to czuje. Skąd taki pomysł na taką książkę? Miałam okazję do rozmów z wybitnym polskim himalaistą, taternikiem i alpinistą, Ryszardem Szafirskim, który swoje wspomnienia tak barwnie przekazywał, że uznałam, że to po prostu byłaby strata dla nas wszystkich, jakby to nie zostało uwiecznione. Także dzięki tej kontuzji poniekąd, dzięki temu, że miałam możliwość kontaktu z Ryśkiem Szafirskim, którego znam prywatnie, powstała jego górska biografia w formie książki z narracją pierwszoosobową. Masa anegdot, masa opowieści takich zakulisowych bardzo często. Także myślę, że bardzo przyjazna dla normalnego czytelnika, takiego człowieka, który nie jest jakoś branżowo związanego z górami, chociaż dla tych, którzy się wspinają i znają góry od zaplecza, też będzie to ciekawa lektura, bo dowiedzą się o takich rzeczach, które nigdzie wcześniej nie były opisywane.